Serdecznie przywitać dwie bardzo dzielne, sympatyczne przedstawicielki jedynej najciężej pracujących grup zawodowych w kraju. Trzy osoby, których pracą jest całodzienna opieka nad niesamodzielnymi osobami. W przypadku pani Marzeny Kaczmarek z Łodzi jest to opieka nad niesamodzielnym rodzicem, nad mamą. W przypadku pani Elżbiety, która przyjechała do nas z Bytomia, jest to opieka nad dzieckiem, które cierpi na skomplikowaną postać porażenia dziecięcego i padaczkę. No i problemy takich osób, których całodziennym, których życie wyznacza opieka nad osobą od nich zależną, jest w Polsce, proszę mnie wyłazić, mylę, zdaje się, ponad 100 tysięcy, czy coś koło tego. Grupa bardzo specyficzna, bardzo narażona na różnego rodzaju problemy, jednocześnie szczególnie chyba opuszczona przez niewydolne i niesolidarne struktury państwa. No i dzisiaj będziemy chcieli o tym porozmawiać i przede wszystkim, na co szczególnie liczę, zastanowić się, w jaki sposób my jako osoby tutaj zajmujące się bardzo różnymi rzeczami, aktywiści, dziennikarze i tak dalej, możemy wspomóc działania tej grupy. I teraz gdzieś posiadałem swój sprzęt elektroniczny, gdzie miałem notatki, więc no, tak będę tu się pewnie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli w ogóle od rzeczy absolutnie podstawowej, czyli od tego, żeby panie opowiedziały trochę o tym, jak wygląda państwa codzienność, państwa i pańskich rodzin. Wydaje mi się, że wiele osób zupełnie zdaje sobie sprawę z tego, jak specyficznych zabiegów opiekuńczych, jak specyficznych wydatków, różnych formalności często urzędowych, jak w ogóle różni się diametralnie od naszego życia życie osoby, która ma pod opieką osobę całkowicie niesamodzielną. Więc pani Marzena, może jako pierwsza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się opiekuję swoją mamą, która choruje na Alzheimera. I to już jest choroba bardzo zaawansowana. To już jest osoba bezwłasnowolniona, w ogóle bez świadomości. No, opieka nad taką osobą jest to opieka 24-godzinna, non-stop, bez wytchnienia. Moją mamę muszę umyć, muszę jej naszykować jeść, muszę jej dać jedzenie, muszę zmienić pampersa, muszę iść do lekarza, muszę rehabilitować, muszę dbać o jej ogólną higienę i ogólne samopoczucie. Wśród nas też są osoby niepełnosprawne, które są leżące, czyli w takich przypadkach trzeba dbać, żeby nie powstały odleżyny, oklepywanie. To są też osoby pod respiratorami. To są też osoby, które trzeba odsysać, pielęgnować. Także ta opieka jest non-stop. Przy chorobach Alzheimera, przy osobie chodzącej jeszcze jest to utrudnienie, że tej osoby nie wolno spuścić z oka nawet na 5 minut, bo nie wiadomo, co kiedy się wydarzy, co może sobie zrobić albo komuś z domowników. Także dodam jeszcze, że to są osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, niezdolne do samodzielnej egzystencji. I w moim przypadku jest tak, to znaczy w naszym przypadku, gdzie się opiekujemy osobami dorosłymi niepełnosprawnymi, bo tutaj koleżanka się opiekuje dzieckiem, ale w naszym przypadku jest o tyle gorzej, iż rząd pozbawił nas, opiekunów, jakichkolwiek środków do życia. Odebrano nam świadczenie pielęgnacyjne, stworzono ustawę bubel, która nie jest zgodna z konstytucją, która nie jest zgodna z jakimikolwiek prawami człowieka. Pozbawił nas tą ustawą środków do życia, składek emerytalno-rentowych i składek zdrowotnych. My, opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych, zostaliśmy bez niczego. Tak naprawdę na utrzymaniu naszych podopiecznych, naszych najbliższych. Bo w zamian za świadczenie pielęgnacyjne, które wynosiło 520 zł miesięcznie,
stworzono, to znaczy jeszcze chciałam dodać, że decyzje na te świadczenia pielęgnacyjne mieliśmy bezterminowe. Pozbawiono nas tych decyzji, czyli w naszym kraju nawet może działać sobie prawo wstecz, chyba jak w żadnym innym. To jeszcze stworzono nam w zamian za świadczenie pielęgnacyjne, jak to ładnie pani minister Seredyn powiedziała, że to jest specjalny zasiłek opiekuńczy, ale ten specjalny zasiłek opiekuńczy został obwarowany takimi dwoma progami, które są nie do przejścia. Miałbym pozycję, żebyśmy spróbowali pójść po kolei, znaczy, ponieważ to jest bardzo dużo tematów, myślę, że wiele osób tutaj na sali nie ma zupełnie informacji na temat, jak wygląda. No troszkę, nie chciałem tego używać słowa. W razie zachęcił, że ta z pani zbyta parę słów powiedziała o specyfice swojej całodziennej opieki nad Agatą i potem stopniowo będziemy dochodzić do tego, na co panie mogą liczyć ze strony naszego kochanego państwa. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Elżbieta Karasińska. Jestem samotną mamą. Samotną od 8 lat, a ogólnie od 15 lat opiekuję się 24 godziny na dobę moją uszkodzoną przez lekarzy, ciężko chorą, niepełnosprawną córeczką. Aga cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe, postać piramidowo, poza piramidową. Ma zaburzenia emocji w stopniu znacznym, ma padaczkę lekooporną objawową, taką pourazową. Nasz dzień praktycznie, trudno mi jest, w dzień od nocy różni się tym, że nie ma terapeutów, nie przychodzą rehabilitantki, nie przychodzą nauczycielki. Praktycznie Agata, niezależnie od pory dnia czy nocy, wpada w bezdechy. Ja ją oczywiście, jeśli ją poję, poję ją też w nocy, ponieważ bardzo dużo leków zażywa. I te leki wysuszają jej śluzówkę, leki zagęszczają krew, w związku z tym muszę ją i podać odpowiednią ilość płynów, żeby po prostu jej nie zabić, tak popularnie mówiąc, więc dopajam ją nawet w nocy, niezależnie od tego, czy to jest dzień, czy to jest noc, moje dziecko często się dławi, po prostu zaciąga do płuc picie, zaciąga nawet jedzenie, czasami dostaje skurczów takich podczas karmienia, gdzie jak chcę połknąć, to jedzenie zamiast normalną drogą iść, to wraca nosem. Także sytuacje są naprawdę trudne. Agata jest pampersowana od 15 lat, w ogóle od urodzenia. Muszę ją rehabilitować. Praktycznie cały czas moje dziecko nie zrobi nic, zupełnie nic. Ja jestem dla niej wszystkim. Jestem jej rękami, jej nogami. Ja nawet jestem jej tłumaczem, ponieważ moje dziewczę rozumie wszystko. Ona jest tak na tyle kochana, ona jest na tyle rozumna, że potrafi mówić, ale mówi to na swój własny sposób. Mówi oczami, mówi językiem, mówi uśmiechem czy skrzywioną minką. I w związku z tym ja jestem nawet jej tłumaczem. Po prostu jeśli ktoś, czy terapeuta jest, raczej terapeuci już ją na tyle poznali. Ale jeśli ktoś przychodzi, to jeśli Agata chce coś powiedzieć, to ja to robię za nią. Ona mówi, a ja przekazuję dalej. No co jeszcze? Ja jestem mamą jedną w tym kraju, a nas jest po prostu tysiące. Ja tu dzisiaj jestem tak jakby przedstawicielką stowarzyszenia Mam Przyszłość. To jest stowarzyszenie, które walczy o godne życie dzieci niepełnosprawnych i rodzin tych dzieci, i opiekunów tych dzieci, ponieważ jesteśmy wyrzuceni po prostu w tym kraju, nas nie zauważono, pominięto. Wrzucono nas do jednego worka z alkoholikiem, z nierobem. Podlegamy pod opiekę społeczną, gdzie jesteśmy traktowani w sposób fatalny. O pieniądzach w ogóle tu nie ma mowy w ogóle co mówić, bo to jest po prostu, to są świadczenia głodowe. My rodzice dostajemy świadczenie pielęgnacyjne wywalczone, ciężko wywalczone, bo tak naprawdę to podniesione zostało w zeszłym roku w momencie, gdy ja byłam, nie tylko ja, bo było nas gromadka rodziców, ale moje dziecko jest jedynym dzieckiem w Polsce, które spało na ulicy pod kancelarią premiera.
po to tylko, żeby wywalczyć dodatkowe 100 zł i po to, żeby, no, żeby nam troszeczkę ulżyć w trudach dnia codziennego. I w tej chwili mamy, na dzień dzisiejszy mamy 620 zł, a moje dziecko, moja Agatka od 10 lat na miesiąc dostaje 153 zł, gdzie w jej przypadku dwa leki, które kupuje u nas normalnie w aptece, są 100% płatne. Jeden lek, którego nie ma w ogóle na rynku polskim, sprowadzam z Francji, bo jest tam taniej niż sprowadzałam wcześniej z Niemiec, ale w tej chwili jest mi taniej sprowadzać z Francji. Jest pampersowany, ja jej muszę zapewnić sprzęt do codziennego użytku. Wózek w tej chwili to jest w granicach 20 tysięcy, ale my dostajemy na ten wózek od państwa tylko 1800 zł. Nikt nas nie pyta, czy my mamy na leki, czy my mamy na rehabilitację, czy my mamy na chleb. Praktycznie państwo zrobiło z nas, rodziców dzieci niepełnosprawnych, zrobiło żebraków. Żebramy co roku o 1% podatku i to jest szansa dla naszych dzieci na jakieś leczenie, na jakąś choćby skromną rehabilitację, gdzie gro dzieci niepełnosprawnych w tym kraju jest w stanie bardzo ciężkim. Nie tylko moje dziecko zostało uszkodzone przez lekarzy. Nie każde dziecko niepełnosprawne w kraju urodziło się niepełnosprawne. Nie każde jest, załóżmy, no tak jakby, no rodzice nie wiedzieli, nawet gdy się urodziło, to rodzice nie wiedzieli o tym, że to dziecko będzie chore. Dlatego czujemy się tak jakby pokrzywdzonym społeczeństwem, bo kulejąca służba zdrowia no, powinna raczej pewne sprawy, tak jakby trzymać rękę na pulsie, tak jakby uprzedzać rodziców i informować, jeśli się ma dziecko urodzić, na przykład niepełnosprawne, rodzice powinni być o tym poinformowani. Jeśli się dziecko ma urodzić zdrowe, służba zdrowia powinna stanąć na głowie i powinna to dziecko odebrać prawidłowo, nie uszkadzając go, nie robiąc z niego kaleki na całe życie. I w tej chwili państwo jako państwo ma nas gdzieś, po prostu. My, jest pan Rafał, który wie, jak walczymy, bo walczymy od 2009 roku. Wychodzimy na ulicę, protestujemy. W zeszłym roku otwieraliśmy protestem euro. Walczymy o każdy grosz i kończy się tylko i wyłącznie na obietnicach. Tylko obietnice i nic poza tym. Jedynie tylko tyle mamy, że te 100 zł nam podniesiono. I to jest wszystko. A my jesteśmy wręcz uzależnieni od pieniędzy. Znaczy my jak my, ale nasze dzieci. My nie możemy sobie pozwolić na pójście do pracy, bo nasze dzieci wymagają stałej opieki. Nasze dziecko się samo nie załatwi, nasze dziecko samo sobie nie zje. No jest po prostu ogólna tragedia. To jest po prostu horror. Państwo tak jakby morduje nasze dzieci w białych rękawiczkach, bo ja w czerwcu osobiście poprosiłam o eutanazję mojego dziecka i dla mnie i dla mojego dziecka, ale tylko po prostu dlatego, że człowiek już jest tak zrozpaczony, już tak sięga dna, że już nie wie po prostu czego się chytać, gdzie po prostu szukać pomocy, gdzie ratunku szukać dla tych naszych dzieci. Po prostu jesteśmy zupełnie, ale to zupełnie pominięci jako społeczeństwo. I bezradni, w sumie bezradni, bo wszystko tylko się kończy na obietnicach. Pan premier Tusk obiecał nam, że w ciągu 5 lat poprawi się nasza sytuacja finansowa. Tylko nie wiem, jak mamy to rozumieć, czy my mamy po prostu naszym dzieciom dziuby zatkać, czy nie wiem, w jakiś tam cudowny sposób powstrzymać choroby. Ja nie wiem, jak my to mamy zrobić, jak mamy przetrwać przez te 5 lat, bo tego w tej chwili matki już, rodzice w ogóle, ogólnie mówię, rodzice dzieci niepełnosprawnych już tego nie wytrzymują. Gro matek po prostu psychicznie wysiada. Nawiasem mówiąc, 2 dni temu jedna z koleżanek wyszła z oddziału psychiatrycznego. Po prostu matki popełniają samobójstwa. Matki nie umią już sobie po prostu z tą sytuacją poradzić, bo nie dość, że walczą o każdy dzień, o każdą godzinę życia własnego dziecka, to jeszcze muszą walczyć z przeciwnościami losu właśnie, z urzędami, z głupimi jakimiś takimi niedorzecznymi przepisami, które w kraju są. No jest masakra. Tak, chciałbym poprosić o to, żeby pani podsumowały, też trochę tych wątków padło, na co w ogóle takie osoby jak pani, takie rodziny
na jakie rodzaje wsparcia mogą od Państwa liczyć? Począwszy od wsparcia materialnego, to już wiemy, że jest bardzo skromne, ale takie kwestie na przykład jak rehabilitacja, czy pomoc psychologiczna, na co w ogóle rodzina posłana może nie mieć? Ma takich rzeczy, po prostu nie ma. Nie ma. Są tak zwane specjalistyczne, to znaczy opieka społeczna, pośredniczy tak jakby w specjalistycznych usługach opiekuńczych. Są to usługi, które, za pomocą których dziecko chore może mieć rehabilitanta, może mieć psychologa, tak jest, jak jest na przykład w przypadku mojej Agaty, ale są to tak okrojone godziny, praktycznie a w ogóle to są kryteria dochodowe, to są masakryczne sprawy, my musimy do tego też dopłacać. To jest, ja uważam, że nasze, po prostu, że chorzy ludzie, niepełnosprawni ludzie, niezależnie od wieku, czy to jest dziecko, czy dorosły, powinien być rehabilitowany. I w każdym normalnym kraju rehabilitacja chorego powinna być bezpłatna. Bo, no tak mi się wydaje, bo jest to po prostu codzienna konieczność. Tego chory wymaga. Pani Bożena, parę słów o tym, jak wyglądają sytuacja państwa jako opiekunów, znaczy kwestia praw emerytalnych, pracowniczych, opieki zdrowotnej, tego, o czym zresztą wczoraj rozmawialiśmy. My zostaliśmy zupełnie bez niczego. Nasz rząd pozbawił dosłownie wszystkiego. My jesteśmy z niczym. Opiekunowie osób dorosłych, niepełnosprawnych zostali bez niczego. A powiem Państwu, jak wygląda właśnie wsparcie nas ze strony naszego państwa. To na przykład ja uległam wypadkowi, miałam rękę w gipsie, nogę w gipsie, byłam potłuczona bardzo i poprosiłam o jakąś opiekunkę do pomocy nad mamą, więc panie w ogóle były zbulwersowane, że dlaczego ja chcę opiekunkę, skoro ja nie jestem nigdzie zatrudniona, jeszcze wtedy byłam na świadczeniu pielęgnacyjnym. No jak poniosłam awanturę, poleciało kilka słów, więc pani była uprzejma i powiedziała, że mogę dostać taką opiekunkę pod warunkiem, że przyniosę zaświadczenia od lekarzy, u których się leczę, i na tych zaświadczeniach ma być, że nie mogę spełniać nad mamą opieki i że sama też takiej opieki wymagam. No przecież to było absurdalne, a ja zamiast opiekować się mamą, latałam od lekarza do lekarza, żeby przedstawić takie zaświadczenia. No to są mniej więcej takie śmieszne i irytujące rzeczy, którymi musimy się zajmować, a nie zajmować się opieką nad naszymi podopiecznymi. Także my jako osoby opiekunowie osób niepełnosprawnych, dorosłych, zostaliśmy pozbawieni przez nasz rząd wszystkiego. My nie mamy nic. Nas jeszcze muszą utrzymywać nasi podopieczni, bo specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mówiłam wcześniej, został obwarowany między innymi takim wyrokiem, że na osobę dochód nie może przekraczać 623 zł. Ale ten dochód jest też liczony tej osoby niepełnosprawnej, tak? Czyli jak moja mama ma 1300 zł emerytury, a ja się nią opiekuję, no to ona po prostu ma obowiązek mnie utrzymywać i mi już taki specjalny zasiłek opiekuńczy się nie należy. Następnym absurdem to jest przedstawienie świadectwa pracy, na której ma być adnotacja, że ja zrezygnowałam z zatrudnienia na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną. Skąd ja mam wziąć takie świadczenie, czy inni wykluczeni opiekunowie, skoro my swoimi najbliższymi opiekujemy się już niektórzy po kilkanaście lat, więc no skąd mam wziąć takie zaświadczenie? Więc no opiekujemy się tak, jak się opiekowaliśmy, ale od państwa nie mamy nic. Ja mam o tyle dobrobyt, że tak powiem, że mam męża, który jest zatrudniony i który mógł mnie wziąć do siebie i nasze dzieci na ubezpieczenie zdrowotne, bo tak, nie mogłabym iść nawet do lekarza. A wśród nas są też osoby,
które opiekują się swoimi podopiecznymi, ale same też są chore. I na przykład jest jedna pani, która jest bardzo chora, która jest nowotworem i ta pani nie ma świadczenia zdrowotnego. Możecie Państwo sobie wyobrazić, co za tym idzie, tak? Ta pani nie może iść na chemię, ta pani nie może iść do lekarza, ta pani nie może nigdzie i nikogo to nic absolutnie nie interesuje. Jeśli mogę. W moim przypadku, to znaczy w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych w sumie też żadnej pomocy od Państwa nie ma. My mamy te 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego i teraz tak, nasze dzieci pozbawione są jakichkolwiek w ogóle dobrych jakby widoków na przyszłość. I jeśli mnie dzisiaj, w ogóle praw emerytalnych nie mamy żadnych. Jeśli na przykład ja dzisiaj umrę, to moje dziecko nie ma prawa do żadnego świadczenia emerytalnego po mnie. Zostaje z tym swoim gołym 153 zł. A jeśli stanie się na odwrót i mojego dziecka dzisiaj braknie, to opieka społeczna jeszcze mi każe oddać do końca miesiąca kawałek z tego 620, które dostaję i nic ich to nie obchodzi. Nie obchodzi ich to, że moja przerwa w pracy jest już w tej chwili 15 lat. Nie wiadomo, czy mnie ktokolwiek jeszcze będzie chciał przyjąć do pracy, czy przede wszystkim ja będę miała siły. Bo rodzice dzieci niepełnosprawnych, o czym się też często nie mówi, są już naprawdę bardzo, ale to bardzo schorowani. Przez to, że nie mamy dostępu do podstawowego sprzętu, takiego jak podnośniki, jak jakieś inne urządzenia, dźwigamy te dzieci niezależnie od wieku, niezależnie od wagi i naprawdę kręgosłupy nasze to są już w stanie opłakanym. Uważam, że powinniśmy mieć, to znaczy jakąś taką naprawdę ludzką, ludzki odruch z rządu powinien być i jakaś pomoc taka ludzka jakby pod naszym adresem. Ponieważ my, opiekując się naszymi dziećmi, w moim przypadku 15 lat dokładam do budżetu państwa. Gdybym dzisiaj, czy w ogóle 15 lat temu powiedziała, nie będę się opiekowała moim dzieckiem, i oddała Agatę do domu opieki społecznej, to co miesiąc państwo na moje dziecko od 4 do 6 tysięcy musiałoby łożyć, żeby jej zapewnić jedzenie, w ogóle pobyt tam, opiekę i tak dalej. Ja dostaję 620 zł, więc uważam, że jest to strasznie niesprawiedliwe. Dlaczego ja, zwykły szarak, mogę pomagać państwu, a państwo nie może pomóc mnie? Nie stać nas większość rodziców, nie stać w ogóle na leki, na wykupienie wszystkich leków dzieciom. Kończy się to tym, że wykupuje się leki najważniejsze, leki te, które podtrzymują życie. Rodzice swoich leków już dla siebie leków nie wykupują, bo już w ogóle muszą nawet czasami z jedzenia rezygnować. I przeważnie jest tak, że nie wykupując leków przeciwbólowych, tylko wykupując te podtrzymujące życie, dzieci żyją w ciągłym cierpieniu. No, trzeba faktycznie przyznać, że część naszych dzieci ma bardzo wysoki próg bólu, ale jeśli dziecko, gdzie w moim przypadku obudziła się podczas wiercenia głowy na bloku operacyjnym, to ona już jest, po prostu ma taki wysoki próg bólu, a mimo to są momenty, że ona wyje z bólu, ale no nie stać mnie bardzo często nawet na wykupienie takich zwykłych środków przeciwbólowych. Po prostu no, kombinujemy jak możemy. Czasami się wspomagamy między sobą. No, także rodzice naprawdę są już u kresu wytrzymałości. Także no, horror, to jest horror. My po prostu nie mamy żadnego wsparcia od państwa. Prośbę o parę słów na temat tego, jak wyglądają właśnie spotkania z decydentami. Szczególnie dla mnie bulwersująca była informacja w sprawie tego, jak uzasadniono zmianę zasad wsparcia materialnego dla opiekunów. Czym to uzasadniono? Prosimy, żeby parę słów tu powiedzieć. To znaczy, nam zabrano oświadczenie. Jeszcze moment. Chciałabym powiedzieć, że to samo, co właśnie pani mówiła tutaj o rodzicach dzieci niepełnosprawnych, to również to samo dotyczy w naszym przypadku, tak? To nie ma tutaj jakichś tam podziałów. Jedyny podział, jaki właśnie rząd zrobiło, to to, że
odebrano nam to świadczenie, a właśnie odebrano nam to świadczenie dlatego, że powiedziano, że większość opiekunów osób niepełnosprawnych, dorosłych, to są oszuści i wyłudzacze, że bardzo drastycznie wzrasta w kraju nadopiekuńczość nad osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Czyli ludzie, młody człowiek chce się opiekować po prostu swoją babcią, bo nie może iść do pracy. I był tak zwany wnuczek z Krakowa, który opiekował się tam gdzieś babcią ze Szczecina. To chyba tak, panie Rafale, było, prawda? Że nam zabrano, więc wszystkich nas jak gdyby wrzucono do jednego worka, zastosowano odpowiedzialność zbiorową i dlatego nam to świadczenie odebrano. Dla nas to jest w ogóle no, szczyt, nie powiem czego, bo to no, powinny być do tego powołane odpowiednie służby, które takie rzeczy korygują, tak, i sprawdzają. A jeżeli chcą zastosować taką odpowiedzialność zbiorową, no to niech również stosują wobec siebie, tak? Bo dla mnie wtedy Sejmu, Senatu i tych wszystkich urzędów też również nie powinno być, jeżeli chcą się wsadzać do tego samego worka. A przypominam, że to jest kwota 520 zł, to znaczy była kwota 520 zł. No więc, bo pan właśnie prosił, żeby powiedzieć, jak wyglądały te spotkania, tak? Więc spotkania, to w sumie to myśmy byli, czasami to nie wiedzieliśmy, czy mamy, po prostu traktują nas, czy z nas sobie żartują, czy po prostu, no w ogóle, co oni w ogóle o nas myślą. Na pewno nie traktują nas poważnie. Przyjeżdżaliśmy z dziećmi, rodzice przyjeżdżali z Podkarpacia, rodzice po prostu się zjeżdżali z całej Polski. Ciągnęli ze sobą te ciężko chore dzieci, niezależnie od warunków atmosferycznych, niezależnie od stanu ich zdrowia, po prostu chcąc cokolwiek wywalczyć, jakąkolwiek poprawę uzyskać w celu zapewnienia godnego życia tym dzieciom. No i niestety, no, przedstawiciele rządu, brzydko mówiąc, po prostu olali nas. Za każdym razem, jeśli już, to najpierw wypchali nam kiedyś na wózku, dlatego mówię wypchali, znaczy nie wypchali, bo wypchał pan, który za samo pchanie wózka, poseł Plura dostaje właśnie na tego pana, który pcha wózek, dostaje 6 tysięcy na miesiąc. Asystent. To jest tak zwany właśnie asystent osoby niepełnosprawnej. A w moim przypadku, gdy ja się starałam o asystenta osoby niepełnosprawnej, dostałam odmowę, bo nie ma czegoś takiego w ogóle, a jeśli jest, to budżet w ogóle tego nie przewiduje. Więc taka jest między nami różnica. I wtedy właśnie, gdy pan Plura z nami rozmawiał, odnieśliśmy wrażenie, że po prostu no, jest, bo mu kazali mu być i stanąć przed nami, ale nic konkretnego nie powiedział. Ponieważ byliśmy nieugięci za każdym razem, w jakiś tam sposób, czy żeśmy się dostawali do Sejmu, czy dostawaliśmy się do kancelarii premiera, no to same obietnice, cały czas tylko obietnice, tak, oni robią notatki, oni będą to załatwiać, oni to już właśnie, już ustawa będzie, już będzie to, już będzie tamto i kończy się na niczym, po prostu żartują sobie z nas. Nie wiem, czy może dlatego, że my nie palimy kukieł, my nie rzucamy cegłami, nie wiem, my po prostu no nic sobie po prostu z naszych protestów nie robią. A protesty czasami to są, bywały takie momenty, że, takie, te, że po prostu byliśmy co miesiąc i nic z tego, po prostu nic. W ogóle nas nie biorą nas w ogóle pod uwagę, wyrzucili nas całkowicie poza margines. W ogóle nas traktują jak coś wykluczonego, jak coś zupełnie innego, jak coś gorszego gatunku. Jeszcze chciałam powiedzieć, że my byliśmy teraz w Warszawie na proteście 8 października i chciałam nadmienić, że zorganizowanie dla nas takiego protestu to jest nie lada wyczyn, bo my tych swoich osób nie możemy wziąć ze sobą,
musimy im zapewnić opiekę, a do tego wszystkiego jeszcze nie mamy pieniędzy. Więc różne naprawdę działania trzeba było zrobić, żeby na tą manifestację pojechać i coś zdziałać. Chciałam Państwu powiedzieć, że żadne media nie chcą się nami zainteresować. Bardzo słaby temat dla mediów. Nie wiem dlaczego, bo tu jest w tej chwili gra o życie ludzkie. Więc absolutnie piszemy do mediów, wysyłamy maile, wysyłamy listownie. Nikt się nie chce nami zainteresować. To samo właśnie przed manifestacją w Warszawie. Zawiadamialiśmy wszystkie media, żeby ktoś nam jakoś pomógł, wsparł nas. Obiecanki, cacanki. Na manifestację nie przyjechały prawie żadne media. Były, nie pamiętam jak to była, Telewizja Republika, tak? I Gazeta Lewica. Lewica 24 i Dziennikarka z Trybuny, tak? A z tych takich ważniejszych, no nie ujmując nikomu, tak, z tych takich bardziej takich oglądanych, nie było absolutnie nikogo, gdzie mówiono, że przyjadą. Sama osobiście rozmawiałam z redaktorami, którzy twierdzili, że przyjadą, no ale no niestety nikt nie przyjechał. Na tej manifestacji dostaliśmy się na spotkanie do Sejmu zorganizowane przez Solidarną Polskę, przez posła Mularczyka, nawet na spotkanie z panią marszałek Sejmu Ewą Kopacz i z panią Seredyn. Tam nas obie panie zapewniały bardzo, że bardzo mocno pracują nad tym, żeby rzeczywiście to świadczenie pielęgnacyjne do nas wróciło, nawet na lepszych warunkach i w ogóle jak bardzo są za nami, z nami i rzeczywiście no, nie wiedziały, że to taka duża skala i w ogóle. No i że to świadczenie pielęgnacyjne ma wrócić do nas od stycznia przyszłego roku. Będziemy stawać na ponowne komisje i tak dalej. A my jesteśmy bez pieniędzy już od lipca, tak? Jak mamy żyć do tego stycznia, gdzie w styczniu dopiero mamy stawać na komisję i tak dalej, co znowu się przeciągnie. A jeszcze nie wiadomo, czy ta ustawa w ogóle wejdzie, tak? Bo czy to znowu nie będzie jakiś kolejny haczyk dla nas. Więc panie powiedziały, że dadzą nam po 400 zł miesięcznie takiego zasiłku celowego za te 3 miesiące, październik, listopad, grudzień, wypłacany jednorazowo w kwocie 1200 zł, żebyśmy zgłaszali się po te pieniądze do MOPS-ów, GOPS-ów i że pani minister Seredyn wyśle odpowiednie pismo do tych instytucji zaraz następnego dnia. Oczywiście tego następnego dnia pisma nie było. Zaczęliśmy monitorować, pisać. Okazało się, no, że pismo znalazło się rzeczywiście u wojewodów, ale pismo, które nas strasznie zdziwiło, bo na tym piśmie nie zostało, to pismo jest w postaci prośby, nie jakiegoś nakazu, tak, że mają wypłacić. Na tym piśmie nie ma kwoty. I na tym piśmie nie ma, skąd te pieniądze mają iść. MOPS-y, GOPS-y twierdzą, że oni o niczym w ogóle nie wiedzą, oni żadnych pieniędzy na to nie mają. Ledwo co sami wiążą koniec z końcem, ledwo co tam ludziom pomagają jakimiś tam resztkami. A tu nagle się zgłasza ludzi, która zgłasza się grupa ludzi, która chce 1200 zł, nie wiadomo za co i po co i dlaczego. Czyli w taki sposób nam Państwo pomaga i tak nas traktuje. Już bardzo dobry i bardzo smutny obraz tego, jak wygląda Państwa sytuacja i walka. Teraz ta część spotkania, która nam jest szczególnie cenna, czyli chciałbym, żebyśmy usłyszeli, jakie są takie najbardziej podstawowe, najpilniejsze postulaty opiekunów dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnych osób dorosłych. I to, co będzie tutaj najważniejsze, żebyśmy wspólnie tutaj, jak tutaj się zastanowili się, jak można wesprzeć tę Państwa walkę o elementarne prawa socjalne.
No więc wielokrotnie wręczaliśmy właśnie nasze postulaty i jednym takim najważniejszym postulatem jest uzawodowienie nas. To znaczy my mamy pracę 24-godzinną, ciężką pracę fizyczną, psychiczną, także ja uważam, że bo rząd nas traktuje jak nierobów, a my uważamy, że my ciężką pracę wykonujemy, bo tak naprawdę jest i dlatego chcemy, aby rząd uzawodowił nas. Wtedy bylibyśmy tak jakby właśnie asystentami osoby niepełnosprawnej, dostawalibyśmy wypłatę, mielibyśmy prawa jakieś emerytalne, po prostu poprawiłby się nasz byt, nasza sytuacja w ogóle bytowa. Poza tym, no niestety, muszę powiedzieć, że prosiliśmy też, właśnie też podstawa taka była, o tak zwaną opiekę wytchnieniową. Co przez to rozumiemy? Właśnie przed chwilą koleżanka mówiła, jak była poduczona, a ja osobiście jestem samotną mamą, jak powiedziałam. W zeszłym roku poszłam do lekarza, bo się źle czułam. Pan doktor stwierdził, zrobił USG i stwierdził, że mam guz zawątroby, więc dla mnie fakt, że był to dla mnie wyrok, załamałam się strasznie, no ale dał mi skierowanie do szpitala i co teraz? Fakt. Z takim rozpoznaniem mogłam sobie pomyśleć, no dobra, no moje dziecko i tak zostanie samo, tak czy inaczej. Ale mimo to nadzieja jakaś tam zawsze była gdzieś w środku i ja musiałam iść do szpitala, żeby móc się ewentualnie leczyć, ale co z moim dzieckiem, nie wezmę jej pod pachę ze sobą. No i poszłam, szukałam pomocy. Jak się okazuje, nie ma czegoś takiego. Moje dziecko, ja powinnam po prostu wziąć, zamknąć drzwi na klucz, zostawić ją jak jakieś stare zużyte krzesło w domu i do widzenia. Nie ma. Jedyną opieką, jaką mi zaproponowano, i to błyskawiczna opieka była, od zaraz, to opieka społeczna, pani z opieki społecznej mi powiedziała, pani Elżbieto, pani ma prawo i to zaraz, ja tylko wykonam telefon i zaraz ma pani prawo do tego, żeby odwieźć Agatę do domu opieki społecznej. No więc dla mnie było to po prostu fatalne. Fakt, że w tym przypadku akurat terapeutki, nauczycielki okazały się, no, okazały swoje ludzkie uczucia i nie pozwoliła Agaty nigdzie ruszyć, mogłam iść do szpitala, ale są rodzice, którzy nie mogą w ogóle gdziekolwiek dzieci zostawić, więc ośrodków w tym kraju też nie ma. Moje dziecko jeździło do ośrodka na 4 godziny dziennie, pobyt w jednym po 3 miesiącach skończył się sprawą w prokuraturze, było nawet podejrzenie o molestowanie seksualne. W drugim przypadku ja zrezygnowałam z wyjazdów Agaty. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem wracała cieknące krwią nogi, głowa rozbita. Tu gdzieś dzwonili, że już pogotowie jedzie. Moje dziecko było więcej w domu chore i ja praktycznie zostawiałam wszystkie pieniądze w aptece, bo była tak nieodpowiednia opieka. To się nazywały ładnie ośrodki terapeutyczne i tak dalej. Ale opieka jest tam pod psem, więc naszym postulatem właśnie była ta opieka wytchnieniowa. Dlaczego? Żeby powstały jakieś takie, jeden niech będzie chociaż taki ośrodek, który będzie zatrudniał na przykład, czy jakaś agencja, która będzie zatrudniała odpowiednich fachowców, ale naprawdę odpowiednich fachowców, którzy będą znali się na chorobach, którzy będą w ogóle widzieli, po co idą do takiego dziecka, czego się mogą spodziewać po takim w ogóle chorym i żeby mogli się zaopiekować tym chorym, żebym ja mogła nawet, wiecie Państwo, choćby poleżeć i na chwilę zapomnieć o moim, znaczy zapomnieć nie, ale odpocząć od mojego dziecka, bo moje dziecko patrząc na mnie 15 lat, czasami ma mnie naprawdę dosyć. No ja nie ukrywam, bo czasami mam też jej dość. Dlatego prosiliśmy też i jednym z postulatów właśnie była ta opieka wytchnieniowa. No i oczywiście no, cały czas podniesienie warunków bytowych, warunków finansowych naszych dzieci, bo 153 zł moje dziecko dostaje już od 10 lat. Od 10 lat zupełnie nikt o tym nie myśli, żeby podnieść choćby o złotówkę. No u nas przede wszystkim no to powrót tego świadczenia pielęgnacyjnego składek zdrowotnych, składek emerytalno-rentowych. Też tak, właśnie tak, też. Uzawodowienia, też opieki wytchnieniowej. U nas jest właśnie taka sama sytuacja, gdzie
opiekunki, a to mają skierowanie do szpitala, a to skierowanie na rehabilitację, a to do sanatorium. I naprawdę nie możemy tego realizować, bo nie mamy z kim zostawić naszych podopiecznych, tak? Ostatnio nawet na Komisji Polityki i Rodziny od pani Seredy padła taka propozycja, żeby nas uzawodowić, ale uzawodowić tak, gdzie mi totalnie ręce opadły, jak to usłyszałam, nie mogłam w ogóle uwierzyć, żebyśmy mogli odpocząć od swoich podopiecznych, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy bardzo zmęczeni fizycznie, psychicznie, żebyśmy poszły sobie do pracy, odpocząć, odetchnąć. Nie wiem, gdzie taka praca jest. Przejmę. No chyba tak, chyba tak. Więc w taki sposób jesteśmy osądzani. Więc no dobrze, no niech znajdę już taką high life sobie pracę. No ale co, wracam po 8-10 godzinach i wracam do kolejnego zatrudnienia, tak? Na następne 16 godzin. I rano, nie kładąc się spać, znowu idę sobie do pracy odpocząć. No tak właśnie jesteśmy traktowani. My to uzawodowienie rozumiemy troszkę inaczej, właśnie, żeby uznać nas jako asystentów, dać godne wynagrodzenie, żebyśmy mogli normalnie razem z tymi naszymi podopiecznymi funkcjonować i żyć, żebyśmy mogli wykupić leki tak samo jak i im, tak samo i nam, bo w tej chwili to jesteśmy pod wielkim wyborem, czy kupić leki podopiecznym, czy kupić leki sobie. Wiadomo, że kupuje się podopiecznym, a u nas leki są niewykupywane. Lada moment naprawdę dojdzie do jakiejś tragedii, bo to, co się dzieje w naszych domach, to naprawdę nawet niektórzy nie mogą sobie wyobrazić. Ludzie, żeby żyć, sprzedają wszystko. Cały swój majątek, który się dorabiali do tej pory, przez całe życie, żeby funkcjonować, żeby ratować swoich najbliższych. Przecież to jest niedopuszczalne. To są rzeczy niedopuszczalne. Jesteśmy w Unii Europejskiej, a tak naprawdę to jesteśmy het za tą Unią, bo ostatnie badania właśnie wykazały, na którym miejscu jesteśmy. Ja tutaj mam to przed sobą, to właśnie sprawozdanie, jak się w Polsce traktuje osoby starsze, jaka w ogóle jest opieka, a już nie mówiąc o osobach niepełnosprawnych. I teraz pytanie, czy mają Panie jakiś pomysł, jak osoby, tak jak my tutaj mamy na sali, zarówno osoby zaangażowane społecznie, dziennikarze, także tak zwanych zwykłych ludzi, czy jest coś, co możemy zrobić, żeby tą Państwa walkę wesprzeć? Czego byście Państwo od nas oczekiwali jako współobywateli? Wspomóc nas, nie wiem, w walce po prostu o nasze lepsze jutro, nagłaśniając tą sytuację, pomóc nam w organizowaniu nawet kolejnych protestów, bo my rodzice, ja mówię w tej chwili o rodzicach niepełnosprawnych dzieci, jesteśmy gotowi, nie wiem, nawet rodzice się zastanawiali nad protestem głodowym, żeby w jakikolwiek sposób, tak jakby wymusić naszą lepszą sytuację, żeby po prostu ratować nasze dzieci. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa jest w stanie sobie wyobrazić, jak można patrzeć i nie móc pomóc własnemu dziecku, które wyje z bólu, które, albo dzieci, które na przykład rozumieją i chce coś, a nie można mu tego zapewnić. Nawet głupie pójście do kina to jest w tej chwili dla nas strasznym wydatkiem. Nasze dzieci po prostu wręcz są zamykane w domu, bo albo nie stać rodziców na sprzęt. Ja osobiście znam przypadki, gdzie dziecko przez 7 lat siedziało w domu na wsi, bo opieka społeczna nie była w stanie zapewnić temu dziecku wózka. To dziecko jak dostało wózek, to ci rodzice płakali. Więc w tym kraju to jest po prostu bandytyzm. To nie jest normalne, to jest chore, to jest brak słów w ogóle, brak słów na określenie tego, jak nas traktuje rząd. Także nie rząd. Nie rząd. W
wsparcie. No jeżeli chodzi o wsparcie, no to każde wsparcie jest bardzo dobre, tak? Czy organizowanie manifestacji, czy nagłaśnianie w jakiś tam sposób, dotarcie do tych głównych mediów, tak, żeby się nami zainteresowali, nie wiem, może jacyś radcy prawni, adwokaci. No każda pomoc jest dobra, może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, jak nas tutaj wesprzeć w tej walce, bo ja na przykład wczoraj razem z Panem tutaj brałam udział w audycji radiowej w Radiu Łódź i właśnie informowałam tutaj Pana, że po tej audycji ja dostałam kilkanaście telefonów od właśnie wykluczonych opiekunów. Jedna pani to mi tak płakała do słuchawki, jaka ona to jest szczęśliwa, że taka grupa powstała, że ona nie miała zielonego pojęcia, że coś takiego się dzieje, że my już tak dużo robimy. Czyli ludzie po prostu są nieinformowani, tak? Bo no, nie wszyscy mają dostęp do internetu, dostęp do komputera. Jedyne właśnie źródło, gdzie mają, to jest albo radio, albo właśnie telewizja. Poprzez te media ludzie się dowiadują, a naprawdę nasz temat nie jest znany prawie wcale. Mimo tej naszej tragedii ogólnej, czy to są rodzice, czy to są osoby dorosłe, o tym się po prostu nie mówi ani nie pisze nigdzie. Takie minimalne wzmianki i tak naprawdę nic nie znaczące. Teraz przed 5-minutową przerwą, przed kolejnym punktem programu mam jeszcze około 10 minut, do 10 minut na głosy z sali, pomysły związane z wsparciem walki opiekunów, pytania do pań. Proszę? A właśnie, no jeszcze dobrze, już mamy 5 minut filmu do puszczenia na koniec, więc było to to w takim razie pół na pół. 5 minut jeszcze głos od Państwa. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby się brać od Pani kontakt, żeby to spotkanie było jedynie wstępem tak naprawdę do naszych kontaktów i do tego, żeby interesować tą sprawą i ją wspierać. Więc kilka minut głos dla Państwa i potem krótki materiał filmowy poświęcony protestom. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że dzięki właśnie takim wsparciom nam właśnie udało się zorganizować tą manifestację w Warszawie, bo nas jako wykluczonych opiekunów tam pojechało chyba 15 osób, bo więcej nie mogło, więcej nie było osób stać, ale właśnie był z nami Pan Piotr Bakalarczyk, któremu bardzo dziękujemy, Rafał Bakalarczyk, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie i za pomoc, bo to jest naprawdę dziennikarz, który opisuje nas, gdzie tylko może i pomaga nam, jak tylko może i zawsze jest z nami. Także naprawdę bardzo duże podziękowania. Jest też również tam gdzieś, widzę pana z OPZZ-u, który też nas bardzo wspierał na manifestacji. Czyli no, naprawdę każde jedno wsparcie jest bardzo dobre. Też byli działacze z Platformy Oburzonych, którzy nas wspierali, z syndykaliści, tak? Też, także im więcej, tym po prostu lepiej jesteśmy, bardziej widoczni i bardziej o nas wtedy głośni. Znaczy, no my, ponieważ rodzice dzieci niepełnosprawnych protestują od 2009 roku, więc o nas troszeczkę więcej się, tak jakby mówiło, bo dłużej. Ale wcale to nie znaczy, że ten materiał był obfity, czy coś w tym stylu. To były właśnie takie zdawkowe wzmianki, że tu gdzieś był protest, tu coś. I proszę mi wierzyć, że gdyby rodzice mieli możliwość dojazdu, bo po prostu rodziców nie stać. Nie stać rodziców. Ja jeżdżę, ale to jest kosztem tego, że nie dojemy. Po prostu nie dojemy, albo się zapożyczę, potem kilka kolejnych miesięcy komuś tam po 10 zł zwracam, ale jechać trzeba, bo gdyby nie to, to w ogóle by świat o nas zapomniał. Byśmy po prostu wreszcie konali w tych czterech ścianach, albo nie wytrzymywali psychicznie i naprawdę robili krzywdę sobie i własnym dzieciom.
To jest już, my jesteśmy już po prostu kresu wytrzymałości psychicznej. O fizycznej już nawet nie wspominam. Także jakiś, czy organizacja protestów, pomoc w organizowaniu protestów, czy dojazdu na te protesty, to też byśmy się bardzo, bardzo uśmiechali o pomoc taką. Przekażę Panią teraz na chwilę na spółkę ten mikrofon. Czy są jakieś pytania, głosy chce? Mam pytanie od strony, jak wygląda strona organizacyjna, czy macie stowarzyszenie, nie wiem, fundację, czy to jest stowarzyszenie nieformalne, a drugie, czy Panie myślały o wykorzystaniu dwóch rzeczy, to znaczy po pierwsze inicjatywy obywatelskiej lokalnej, czyli eksperymentalnie, nie wiem, w Częstochowie, Sosnowcu, czy takim Bytomiu, czy takiej Łodzi, uruchomić tego typu projekt. Witę Częstochowa ma projekt in vitro, w Bytomiu są jakieś projekty społeczne. Jest taka możliwość w ramach statutów miast, a drugie to obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Wiem, że to jest samobójczy projekt, ale jak się go nagłośni, bierze się pewną liczbę podpisów, to można zrobić dym w parlamencie. Gdziekolwiek by to mnie bym nie uderzyła, to wszędzie słyszę obietnicę. Tak na pewno. Proszę zostawić mi numer telefonu, adres. Na pewno ktoś do Pani zadzwoni, na pewno ktoś do Pani przyjedzie, na pewno coś zrobimy. I jest cisza. Cisza. Ja już wyszłam rzecznika praw osób niepełnosprawnych z wojewódzkiego sejmiku. Ja już ruszyłam w Bytomiu. Każdy jeden mi tylko obiecuje i na tym się kończy. Po prostu tylko obietnice, nic poza tym. Efektów żadnych, ale żadnych nie ma. Na przykład złożyć projekt obywatelski uchwały, to ktoś taki lokalny. To znaczy, ja jestem w tej chwili przedstawicielem stowarzyszenia Mam Przyszłość. To stowarzyszenie jest w Toruniu. Szefową jest pani Iwona Hartwig. I pani Iwona działa naprawdę, ale to naprawdę, gdzie tylko się da, uderza w każde miejsce możliwe. I też nic nam się konkretnego nie udało uczynić. My jesteśmy grupą nieformalną jeszcze, tak, bo my tak naprawdę zaczęliśmy działać dopiero od lipca, kiedy zostaliśmy pozbawieni tych świadczeń. Na razie walczymy jak gdyby o przywrócenie tych świadczeń, no ale też tak jak opowiadałam, no, traktują nas wszędzie tak jak traktują jak śmieci, jesteśmy w ogóle złokonieczne, nie zauważali. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że no, nie spodziewałem się, że spotkam tu osoby tak heroicznie walczące o nie tylko swoje życie, ale przede wszystkim swoje najbliższe. Moje zdanie jest takie. Tu jest potrzebny pozew zbiorowy. Pozew zbiorowy przeciwko państwu polskiemu. Uważam państwa polskie. Myśleliśmy właśnie o tym. I to trzeba zorganizować. To trzeba zorganizować i to jak najszybciej, niezwłocznie, bo tu jest tyle przykładów z tego, co Pani opowiadały. Urzędniczej niekompetencji, urzędniczych absurdów, łamanych, niedotrzymywanych obietnic przez najwyższych przedstawicieli państwa. To nie są żarty. I to jest taki mój pierwszy wniosek, który mi się nasunął, słuchając tego, co Pani mówi. Natomiast druga rzecz jest taka, że uważam, że gdyby, nawiązując do tego, co przedmówca zasugerował, gdyby wnieść taki obywatelski projekt ustawy, to w nim powinny zostać zawarte dwa elementy. Podatek solidarnościowy od osób najwyżej uposażonych, powyżej średnim i krajowym. I podatek solidarnościowy od organizacji religijnych. I tyle. Dziękuję. To znaczy my rodzice osób, ci dzieci niepełnosprawnych, myśleliśmy o pozwie zbiorowym, ale w kwestii jakiej? Kilka mam złożyło pisma w opiece społecznej, to mamy tam z terenu Torunia, właśnie ze Stowarzyszenia Mała Przyszłość, takie jakby prośby
o zapewnienie, ponieważ no, nie mamy godnych warunków życia, mamy głodowe świadczenia, no trzeba iść do pracy, więc my pójdziemy chętnie do pracy i mamy złożyły takie prośby w opiece społecznej o zapewnienie dzieciom opieki na czas pójścia i do pracy. Dostały odmowę, więc myśleliśmy, ale gdzieś tam dziewczyny już próbowały się coś dowiadywać, myśleliśmy właśnie o pozwie zbiorowym, że nam się wszelkie prawa odbiera, bo my jesteśmy bez jakichkolwiek praw, my nie mamy prawa iść do pracy, my nie mamy prawa iść do niczego. Jeśli ja dzisiaj pójdę, nie wiem, sąsiadce okna umyć i ktoś mnie zobaczy, a powie, że ja wzięłam za to 2 złote, to mi odbiorą świadczenie pielęgnacyjne, te 620 zł. Więc ja, naprawdę, my mamy ręce związane. Ani do pracy pójść dorobić, ani nam państwo nie chce dać, no po prostu my musimy tkwić w tym punkcie, w jakim my jesteśmy. A nam Tusk każe czekać 5 lat. Nie, my jesteśmy tu i teraz i my teraz potrzebujemy naszym dzieciom dać lekarstwa, rehabilitację zapewnić i dać im jeść. Pytanie chyba bardziej do pani Elżbiety, bo pani się spotykają z urzędnikami, z różnymi politykami, z decydentami. I ja jednocześnie słyszałem o tych kwotach, które tutaj padały. To jest dla mnie po prostu przerażające. Jeśli pani mówi o dziecku bardzo ciężko chorym, to dostaje zasiłek 153 zł i pani dostaje zasiłek 620 zł. Przecież z tego się nie są w stanie utrzymać osoby zdrowe, żyjące bardzo skromnie. I ja muszę się opłacić. No właśnie, nikt mi nie daruje tego, że ja nie zapłacę. No właśnie. Za światło, bo mi wyłączą. Jak tak, w ogóle... bo rodziców jest bez światła, czy bez czegoś, tak? No właśnie, jak politycy podejmujący decyzje w tym kraju, czy urzędnicy MOPS-u, czy czegokolwiek, słyszą o takich kwotach, nie pomawiają pani natychmiast, przecież to jest jakaś czarna rozpacz w ogóle. To nie są kwoty, że nie wiem, 2000, czy komuś brakuje na coś tam. To są kwoty tak naprawdę, które mówię, zdrowemu człowiekowi nie starczyły na przetrwanie w Polsce. Osoba dorosła też dostaje 153 zł niepełnosprawna. To jest taka sama kwota, a w MOPS-ach, żeby dostać pomoc w ogóle jakąkolwiek, dofinansowanie, to tam jest bodajże próg dochodowy. Te 420 zł jest wliczane wszystko. Wszystko wliczają. Także tam jest jeszcze mniejsze, za jeszcze mniejsze jako pieniądze. Dochód, jako dochód wliczają nawet dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy, to jest jako dochód. Jest wliczane stypendium, to wszystko, wszystko. To jest koszmar. Dla MOPS-ów my jesteśmy chyba milionerami. Nie, my jesteśmy nierobami. No nie robami swoją drogą, tak, ale... My jesteśmy dla MOPS-ów, to my jesteśmy nierobami, które po prostu, którzy biorą za darmo pieniądze. Bo no nas, tak, się, było, nas się dokładnie kontroluje. Gdyby na przykład, gdyby mi, bo fakt, że ja jestem samotną mamą, więc mi wypłaca bank alimentacyjny, ale załóżmy, że ja dostaję na przykład, nie wiem, od komornika, od byłego męża i gdyby, i co miesiąc ja muszę im ich powiadamiać, ile ja dostałam. I gdyby mi chociaż 2 złote przekroczył dochód, to mi potrafią coś tam obciąć, a przede wszystkim to jest tona papierów. Pani przychodzi jedynie w takim celu. Ta pani nigdy jeszcze nie zdarzyło jej się, żeby przyszła i żeby mnie zapytała, pani Elu, pani jeszcze może, czy jak się czuje Agata, czy chciałam Agatę zobaczyć, czy na przykład, czy ma pani na leki. Bo jak poszłam na leki, to raz usłyszałam, że nie ma, ja mówię, że absolutnie mi się nic nie należy. Poszłam po pomoc po prostu, czy dostanę pieniądze na leki. Więc pani mi powiedziała, że mnie się nie należy, więc ja zapytałam, jak to mnie się nie należy, a alkoholikowi trzeba dać. A ona mówi, alkoholik to jest bardzo poważnie chory człowiek. Ja postaram się w miarę z takich rzeczy, które mi się wydaje, że warto próbować osiągnąć, to po pierwsze jakby wpisać też te państwa problemy, czy państwa postulaty w takie nieco szerszą debatę, znaczy pokazać to nie tylko jako problem tych grup, w imieniu których państwo występujecie, ale na przykład jak jest prowadzona debata o polityce rodzinnej albo o polityce senioralnej, które są jakby dotyczą szerszego zakresu zagadnień, to próbować przy tej okazji też jakby podpiąć to, te kwestie pod te zagadnienia, bo wydaje mi się. 23 października jest w kancelarii premiera zorganizowane spotkanie właśnie odnośnie wyżyny. Nikt z nas nie został zaproszony. No i właśnie to wydaje mi się, że jest problem, że trochę jakby się jakby marginalizuje te kwestie jakby rodzin z szczególnej sytuacji względem właśnie takiej ogólnej debaty o polityce rodzinnej, ale wydaje mi się, że to bez takiego włączenia tego
do zagadnień, które w dyskursie publicznym, do zagadnień, które są, które jakoś tam dotyczą bardzo szeroką grupę obywateli. Bardzo trudno się z takimi sprawami, o które panie walczą, przebyć, bo wówczas to tylko udaje się w formie albo reportażowej, albo takich bardzo incydentalnych wzmianek prasowych czy informacyjnych. No ja będę się starał tutaj, korzystając z jakichś tam kontaktów też w tej debacie, która teraz jest rozpisana na najbliższe miesiące właśnie w zakresie polityki rodzinnej, próbował jakoś zachęcić chociażby panią Rajewicz-Kozłowską, która swego czasu też się mieniła takim, no, przynajmniej pretendowała do roli tutaj jakby organizatora takich też działań tutaj na rzecz przykład rodzin niepełnosprawnych. No, nic z tego nie wyszło, podobnie jak z wieloma innymi organami, które państwo obiecywali. Ostatnie głosowanie też nie przeszło. Nie. I PO właśnie było przeciwne wejściu ustawy w życie. Tak, dokładnie. Żeby nam pomóc, to było dzień po naszym spotkaniu. Dokładnie, gdzie nam IPO nam obiecały. Tak, pani marszałek personalnie zagłosowała przeciwko jego ujawnieniu. Tak. To jest w ogóle taki duży problem całej tej walki już prowadzonej na przestrzeni lat, że właściwie bardzo dużo tych obietnic, informacji, które rząd przedstawia, czy przedstawiciele rządu właściwie są w takim kameralnym gronie i one nie są ewidencjonowane, przez co później bardzo łatwo się wycofać z tego. Nie wiem właśnie, jaką tu można stworzyć formułę informowania i stworzenia takiej presji, żeby te wszystkie informacje były bardziej publicznie dostępne, i myślę, że to może by trochę popchnęło rządzących do jakichś takich bardziej odpowiedzialnych działań. Natomiast no, przez te dwa lata, odkąd ja tutaj z państwem jakoś współdziałam, to straciłem złudzenia do tego, że względem tego, że można jakby w sposób taki czysto kuluarowy czy czysto administracyjnie te sprawy rozwiązywać, bo właściwie wszystkie te nasze rozmowy z przedstawicielami władz odbywały się dopiero, jak ludzie wyszli na ulicę. Rodziców, czy w kancelarii, czy w Sejmie, pan był wszędzie i sam pan widzi, oni nam obiecują, a za 5 sekund się z tego wycofują i jest cisza. Tak, ale wydaje mi się, że właśnie ważna jest ta presja też uliczna, i medialna, i uliczna, wobec tego w ogóle by tych rozmów nie było. Nie stać, coraz mniej nas na to stać. Także myślę, że właśnie jakby działacze czy ludzie, którzy jakoś solidaryzują z tą sprawą, warto, żeby też próbowali jakoś fizycznie wspomóc, w takim sensie, żeby na przykład przyjść czasami na protest, czy lokalnie, czy tak, właśnie centralnie do Warszawy. Proszę państwa, chcę pani pocieszyć. Moja córka ma 37 lat. Głęboko upośledzona, jeśli sobie państwo potraficie wyobrazić roślinkę, to czymś takim jest. Ma epilepsję, padaczkę i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze wiele przed paniami. Jedna rzecz mi się kiedyś udała. To był koniec lat 80. Zresztą na swoje nieszczęście. Wspólnie z pewnymi rodzicami tutaj w Łodzi udało nam się wywalczyć w Sejmie. Pisaliśmy desyderaty, wcześniejsze emerytury. Nie wiem, czy pani pamięta. One już nie istnieją, ale wie pani, ja skorzystałem z takiej wcześniejszej emerytury i dzięki temu moja żona nie ma prawa do tego świadczenia, pani mówi. Bo tylko żeby pani trzeci z tym świadczeniem wyszedł dopiero później, bo gdybym wiedział, że tak będzie, to bym na tę emeryturę nie szedł. Plan był taki. Ja pójdę na emeryturę, żona zajmę się córką, żona pójdzie do pracy. Wszystko się w łeb. Prawda? Jedynie druga rzecz, która się udało, to po wielkich trudach w 1989 roku zarejestrowaliśmy stowarzyszenie. Nie w Łodzi, bo sąd odmawiał, tylko w Słupsku. W Łodzi dopiero później zarejestrowaliśmy jako oddział Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym. Ja się nazywam Wiesław Pałek. Teraz dwa słowa o mediach. W tamtych latach byłem rozchwytywany przez media. Ja mówię o początku lat 90., koniec 80. Pani Katarzyna Ślińska bywała ze mną, dzięki temu weszła do Rady, później do Sejmu. Ja nie chciałem się bawić w politykę, bo uważam, że każdy,
każda przynależność moja do jakiejkolwiek partii, które wtedy były, czy organizacji, no może się będą źle kojarzyły później dla stowarzyszenia. Podobnie ludzie do mnie w innych organizacjach poszły w innym kierunku i chyba zrobiły dobrze. Gdybym ja się zdecydował na jakąś opcję, może bylibyśmy w innym miejscu niż jesteśmy. Otóż w pewnym momencie kontakty z media już nie były zainteresowane rozmową ze mną. Ostatnio, jak rozmawiałem z dziennikarzem z TVN-u i z dziennikarką, przepraszam, no mówi, co pan ma, panie Wiśku, sensacyjnego dla mnie. Ja mówię, no mam coś sensacyjnego właśnie, że moja żona napisała do premiera pisma, udokumentowała to i tak dalej, bo przyznaje specjalnej renty. Oczywiście mówili jej, bo nie ma zasób, prawda? No gdyby była solidarność i może jakby ulotki nosiła i by ją zapali, to by wtedy może miała zasługi. Fakt, że wychowuje 37-letnią dziewczynę w domu i że po prostu nie mogła, to nie jest żadne no, tłumaczenie i tak dalej. Jak ja rozmawiałem z panią z kancelarii premiera, to w końcu po iluś tam minutach ja powiedziałem, wie pani, jak pani sądzi, czy ja idę w dobrym kierunku. Gdybym wziął rozwód z żoną, to by wiele spraw wyjaśniło. Ona mówi, no tak, kiedyś tak, teraz już też nie. Już nie? Nie, kiedyś tak, właśnie jeszcze jak była ta można było iść na to. Także jestem szczęśliwym emerytem, podwór zawała, emerytura 1100 zł. Pani córka, jak skończyła 18 lat, będzie miała rentę chyba, rentę socjalną. Moja córka taką rentę socjalną otrzymała po skończeniu 18 lat. Z tej renty sędzina mi powiedziała, bo jestem prawnym opiekunem, moja córka musiała zostać ubezwłasnowolniona. Powiedziała mi, że mam sprawozdanie robić, rozliczać tą rentę socjalną. Powiedziałem, to niech pani to robi za mnie, albo niech pani się zajmie córką. Nie robię tego. Nie robię, odmówiłem, powiedziałem, że nie będę rozliczał, na co ja wydaję te pieniądze. Jeśli chodzi o pomoc społeczną z kolei, ostatnio wygoniłem panią z domu. Jakie będą tego konsekwencje, to nie wiem. One mają obowiązek co pół roku do mnie przychodzić i przeprowadzać wywiad i tak dalej, bo moja córka od kilku lat na kilka godzin, żeby żona mogła odpocząć, zawożę na Świdnicką tam z takiego ośrodka dziennego pobytu. To wtedy kilka godzin żona może odsapnąć i oni w związku z tym przychodzą, czy za dobrymi przypadkiem nie jest, aczkolwiek pobyt z córki w tym ośrodku nie jest uzależniony od dochodów na rodzinę. Udokumentowany dochód na wyżywienie, jak żona do premiera wyliczyła, to jest około, nam zostaje z tych naszych pieniędzy po odliczeniu komornego i tak dalej, leków i to leków. Moja córka też mówi, że przeciwpalaczkowi kiedyś brała keprę, w tej chwili kepra, gdybym chciał dalej z niej korzystać, ja to jest dobry specyfik, bo ma też epilepsję oporną. Moja córka potrafiła mieć kilka ataków dziennie. W tej chwili ma co 3, co 5 dni, to jeszcze wie pani, to jest dobrze. Ale ma nieregularnie, także różnie to była. Reasumując, dziennikarz z TVN-u mi powiedział, że no gdyby no, coś takiego spektaklu, no, coś takiego wie pani, no mało, czyli co? Ja mówię, no tak, no gdybym załóżmy córkę okaleczył, pobił, sąsiedzi by zadzwonili, o to wtedy byłoby medialne. Na ten moment media nie są zainteresowane. Bulwersują mnie takie sytuacje programów, jak to niepełnosprawne dziecko zostało tam zagłodzone, czy coś. Nikt nie wniknął. Ja zupełnie inaczej na ten reportaż patrzyłem. Ja nie usprawiedliwiam tych rodziców, ale jednocześnie nikt nie zgłębił tematu, dlaczego do tego doszło. Także ja chętnie się z panią skontaktuję, wymienię wizytówki i może faktycznie to co pan mówił, ten proces, bo ja już też się przymierzam co dłuższego czasu, żeby nie wiem, gdzieś podać do sądu poza Polską, czy gdzieś, nie wiem, czy trzeba byłoby mieć dobrego prawnika, który faktycznie chciałby się tutaj w tym zaangażować i coś pomóc, bo innego sposobu nie ma. Innego nie ma. Ja z politykami w Sejmie się widywałem, tylko bardziej indywidualnie, bo nie miałem czasu na takie jakieś bardziej zbiorowe protesty uczestniczyć.
Zazwyczaj robiłem to indywidualnie, z różnym skutkiem w różnym momencie mojego życia. Od kilku lat jestem bezsilny i powiem szczerze, że tak naprawdę to niewiele robię, bo po prostu już mi brakuje nerw, cierpliwości i siły.